Nowe oddziały polskie, wypływając na San Domingo, nie zdawały sobie sprawy, że mają już wyznaczone, bardzo szczegółowo opracowane zadania w generalnym planie pacyfikacji generała Rochambeau. Plan przewidywał koncentryczne działania czterech kolumn, których celem była równina. Główne zadanie miało przypaść 114. Półbrygadzie, gdyż bataliony jej stanowiły jądro każdej z trzech kolumn mających ruszyć na powstańców od zachodu. Jego celem było spacyfikowanie południa, a szczególnie głównego ośrodka powstania na równinie Torbek. W skład kolumn miały wchodzić również miejscowe gwardie narodowe, złożone z elementów popierających rządy francuskie na wyspie.